Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym podsumowaniu pierwszego kwartału 2022 roku na rynku gamingowym, nie tylko w Polsce, ale też za granicą. Dlaczego? Ponieważ naprawdę w gamingu dużo się działo. Po pierwsze, dwa duże przejęcia na samym początku roku. Pierwsza zynga została przyjęta przez Take-Two Interactive za kwotę blisko 13 miliardów dolarów. Wtedy wydawało nam się, że jest to już bardzo duża transakcja, po czym dowiedzieliśmy się, że Microsoft trzymuje Activision Blizzard za kwotę blisko 70 miliardów dolarów jest to największe przejęcie na rynku gamingowym w historii, więc tutaj spora informacja dla całego sentymentu. Druga informacja bardziej techniczna, mianowicie Wig Games, indeks, którego nikt nie lubił, a każdy się do niego odwoływał. Zmienił swoją nazwę na Wig Games 5 czy Wig Games 5, jak kto woli? Plus do tego mamy nowy indeksy gamingowi WIG gry, który zawiera wszystkie 19 spółek z y, głównego parkietu na GPW. Tyle jeżeli chodzi o informacje ogólne, a teraz konkretnie o spółkach. No i już tradycyjnie CD Projekt, tutaj jak zwykle dużo się działo, po pierwsze premiera y, wersji next genowej Cyberpunka, tak jak tutaj my przewidywaliśmy, obyła się bez większego echa, bez większego wpływu na sentyment do samej spółki, więc spółka próbowała ratować się ogłoszeniem dużego wydarzenia. To znaczy, że wreszcie wiemy, że oficjalnie rozpoczęto, znaczy rozpoczęto kontynuowane są prace nad czwartą częścią gry z Wiedźmińskiej sagi. To jest spółka podkreśla, że nie jest to Wiedźmin 4, a czwarta część gry z czy jakby powiedzmy, że na jedno wychodzi, natomiast więcej nie mamy tutaj żadnych konkretnych informacji. Natomiast grafika, która reklamuje Wiedźmina 4, nazwijmy go Wiedźminem 4, grafika ta zawiera medalion ze szkoły Rysia. Już to zostało ustalone. Jest to tyle istotne, że ta szkoła Wiedźmińska Rysia nie występuje ani w książkach ani w grze, więc może być to jasny przekaz, przekaz że spółka chce niejako odciąć się od tego, co było, stworzyć zupełnie coś nowego, jeżeli chodzi o Wiedźmina, na kanwie już sprawdzonego IP, czyli światu wiedźmińskiego. Kto może być główną postacią Wiedźmina czwórki? Być może Cyrilla, Być może ktoś inny? Tego na razie nie wiemy, więc myślę, że dowiemy się tego w... po czasie. Naszym zdaniem prognozowana premiera... Widzimy na czwórki najwcześniej, może mieć miejsce pod koniec 2025 roku. Więc tyle, jeżeli chodzi o CD Projekt. Dalej, Ten Square Games. Tutaj, informacja, która obiegła cały rynek i mocno uderzyła w inwestorów, to znaczy kolejne ABB na akcjach spółki. Nieliczni analitycy giełdowi. Ostrzegali, że może wystąpić to ABB, w tym my o tym wspominaliśmy. Niestety mieliśmy rację. Tutaj spółka to ABB przeprowadziła, natomiast Maciej Popowicz, czyli współwłaściciel Tenskwere Gamesa, zapowiedział, że będzie głównym inwestorem funduszu inwestycyjnego, który to fundusz będzie inwestował głównie w spółki z rynku europejskiego, w spółki technologiczne i biotechnologiczne. Kolejna spółka i B Studios. Tutaj ważna informacja, mianowicie spółka. Zakupiła 40% udziałów w spółce gamingowej Fulls Theory. Fulls Theory to jest spółka, która ma na swoim koncie w portfolio gamingowym póki co jedną premierę gry, która miała miejsce w 2017 roku. Natomiast sama spółka jest producentem. Produktu czy projektu Vitriol o roboczej nazwie Vitriol, którego to wydawcą jest Leven Beat Studios. Tutaj transakcja będzie rozliczona w dwóch transzach. Ważna jest, druga transza nastąpi 7 miesięcy po planowanej premierze projektu Vitriol. Będzie też zależna od wyniku, który ta gra osiągnie więc Leven Beat Studios poszło w transakcję akwizycji tyle jeżeli chodzi o tę spółkę. Creepy Jar rzutem na taśmę jeszcze pod koniec trzeciego kwartału. Miała miejsce premiera Spirits of Amazonia 3, czyli to jest trzeci dodatek do Green Hela, to było, miało to miejsce 29 marca. Jest to wersja na PC, więc tutaj kolejny darmowy dodatek, który może pozytywnie wpłynąć na sprzedaż podstawowej wersji gry, czyli Green Hell. Następna spółka Techland i oczekiwana premiera gry Dynelight 2. Premiera bardzo oczekiwana, były pokładane duże nadzieje. Natomiast, jak sprawdzałem oceny na Steam w dniu dzisiejszym, było to 79% pozytywnych recenzji na Steam. Czyli, w branży gamingowej, jest dobrze, ale bez szału. Więc tutaj ta gra. Można też powiedzieć, że oczekiwana premiera bez większego echa, natomiast Techland nie jest spółką giełdową, więc nie musi publikować danych sprzedażowych Daylight 2. Natomiast gdyby się okazało, że te dane sprzedażowe są jednak bardzo dobre, to można się spodziewać, że się nimi pochwali. Kolejna spółka, The Farm 51 i informacja o przesunięciu premiery gry The World War 3 na termin bliżej nieokreślony, więc tutaj. Musimy się uzbroić w cierpliwość, natomiast jak już wiemy w przypadkach pozostałych gier komputerowych lepiej z czasem tę premierę przesunąć niż wydać ją przedwcześnie w formie niedopracowanej. Oprócz tego na rynku giełdowym na parkiecie New Connecta miały miejsce dwa debiuty spółek giełdowych – Road Studio i Hydra Games. Co może nas czekać w nadchodzących kwartałach? Po pierwsze dużo powinno się dziać w Eleven B Studios, to znaczy – Start już konkretny start kampanii marketingowej Frostpunka 2, na którego wszyscy czekają, nie tylko inwestorzy, ale również gracze. Możemy też poznać dodatkowe szczegóły na temat pozostałych produkcji będących w portfolio 11B Studios, więc tutaj 11 B Studios powinien podgrzewać nastroje inwestorów. Dalej creepy Jar i premiery wszystkich trzech dodatków do Green Hela, czyli Spirit of Amazonia w wersjach na konsole. Możemy też dowiedzieć się, jeżeli chodzi o The Far 51, jaka będzie data premiery The World War 3. To też jest dosyć istotna informacja i tutaj na samym początku drugiego kwartału będzie miała miejsce premiera Green Hell w wersji VR od spółki Incuvo. Więc sporo się będzie działo, przede wszystkim na tych, tych większych spółkach gamingowych. No i teraz będzie pytanie, czy to wystarczy do tego, żeby sentyment gamingowy Wrócił do łask, żeby spółki gamingowe zaczęły odbijać. Czy też czeka nas dalszy, dłuższy marazm, trend boczny i dopiero ewentualne premiery w 2023 roku będą w stanie przywrócić sentyment do gamingu. Dziękuję serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek i kolejne podsumowanie, tym razem drugiego kwartału w 2022 roku na rynku gamingowym.